Witam Was serdecznie na kolejnym moim kursie. Tym razem w tym kursie nauczymy się obliczać reakcje podporowe w ramach. Zajmiemy się ramami zwykłymi, ramami przegubowymi, obciążonymi różnymi rodzajami obciążeń, tak jak to również pokazywałem w przypadku belek. Oczywiście zaczniemy od tego, jak wygląda rama, jakie są, z jakich elementów się składa rama, oraz podam jak zwykle przykłady ram z życia, z otaczającego nas świata. Zaczynajmy zatem. Narysujmy sobie schemat statyczny ramy, zwykłej, najprostszej ramy. O, powiedzmy sobie tak. Tak. I tak. Teraz jakieś podpory. Powiedzmy, że tu będzie podpora przegubowa, nieprzesuwna. No, rodzaje podpór nie zmieniają się w stosunku do belki. Dalej mamy takie same podpory, taki sam sposób podparcia. Podobnie również w podobny sposób zastępujemy podpory odpowiednimi reakcjami. Tutaj akurat w stosunku do belek nic się nie zmieniło. Mamy zatem ramę. To jest rama. Jak widzicie, różnica między ramą a belką jest następująca. Belka miała swoje wymiary wyłącznie realizowane wzdłuż osi x-owej. Natomiast w ramie mamy również wymiary, które są równoległe do osi y. Dlatego jeżeli sobie tą ramę w jakiś sposób zmiarujemy, to będziemy widzieć, że tu będzie jej, powiedzmy sobie, wysokość h, czyli wymiar równoległy do osi y, no a tutaj będziemy mieli wymiar równoległy do osi x. Tego nie było w belkach. W belkach przeważnie mieliśmy tylko wymiary, które były równoległe do osi x-owej. Taka była różnica. Tutaj powiedzmy sobie jakieś tam b. I tak wygląda schemat statyczny takiej najprostszej ramy. Jak nazywają się poszczególne elementy? No tutaj mamy do czynienia ze słupem. Podpiszę słup w ramie. A ta część jest nazywana fachowo ryglem. Rygiel. No i tak przedstawia się schemat statyczny takiej, jak powiedziałem wcześniej, najprostszej ramy. Oczywiście tych schematów jest bardzo wiele, co zresztą zobaczymy w trakcie rozwiązywania zadań. Teraz tak, jakie mogą być przykłady ramy z otaczającego nas świata? Już przechodzę do zdjęć. Zapewne każdy z Was widział kiedyś bramkę do piłki nożnej. No i bramka do piłki nożnej to taki, można powiedzieć, jeden z najprostszych przykładów ramy. Mamy słup, prawda, który zamocowany jest w ziemi. No i mamy również poprzeczkę, która jest ryglem tej naszej ramy. Także jak sobie to narysujemy schematycznie, no to otrzymujemy nic innego jak ramę. Oczywiście o schemacie podparcia dwustronnie wspornikowy. Czyli widzimy, że to jest jeden z takich najprostszych, no najczęściej w życiu spotykanych przykładów ram, układu ramowego. Kolejny przykład, zwykły czepak. Każdy też pewnie widział pod swoim blokiem, pod domem czepak do czepania tam dywanów czy do suszenia ubrań. No i również mamy tutaj konstrukcję ramową. Zobaczcie. Mamy słup, no i mamy drugi słup, no i na słupie oparty jest rygiel. Czyli element spinający ze sobą te dwa słupy, no i tworzący element ramowy. No jeżeli ona jest tak posadowiona, no to możemy sobie założyć, że tutaj oparcie będzie, powiedzmy sobie, takie. Czyli zobaczmy kolejny przykład ramy z otaczającego nas świata. Tutaj ta rama jeszcze ma taką poprzeczkę, ale również jest to
Jest to układ ramowy, może troszkę bardziej skomplikowany niż w przypadku bramki do piłki nożnej. Tak więc myślę, że tytułem wstępu tyle, ponieważ jak gdyby rodzaje podpór są zupełnie takie same jak w belkach. Rodzaje obciążeń są również identyczne, jakie występują w belkach i sposób generalnie liczenia reakcji w ramach nie będzie znacząco odbiegał od sposobu liczenia tych reakcji w belkach, aczkolwiek no, drobne różnice będą. Teraz jeszcze pokażę Wam bardziej fachowe przykłady, bo to były takie przykłady dosyć proste z otaczającego nas świata, które dla każdemu są nieobce. Teraz pokażę takie bardziej przykłady już, można powiedzieć, techniczne, budowlane, zastosowania układów ramowych. Tym razem, zobaczcie, mam tutaj zdjęcie konstrukcji stalowej hali. To jest jakaś hala przemysłowa czy tam magazynowa, która jest w tej chwili na tym zdjęciu realizacji. I zauważmy, widzimy tutaj kilka powtarzających się konstrukcji ramowych. Zobaczcie, mamy słup zamontowany w podłożu oraz mamy rygiel dachowy. Zobaczcie, jest to rygiel, który będzie służył do podtrzymywania konstrukcji dachu. I to również jest idealny przykład konstrukcji ramowej, no w tym przypadku akurat stalowej. Tutaj zamocowanie, powiedzmy sobie. Tak. Tak. I teraz tak, zobaczcie, na tym ryglu spoczywają płatwie dachowe, prawda? Na które później przyjdzie przekrycie dachowe, jakaś blacha i tak dalej, i tak dalej. Także to jest już taki bardziej, można powiedzieć, techniczny, budowlany przykład ramy. Podobnie tutaj, troszeczkę mniejsza skala, jest to jakaś konstrukcja jakiejś takiej ramy, można powiedzieć, pod konstrukcję garażu, czy jakieś stodoły, czy czegoś takiego, ale również widzimy, że mamy do czynienia z słupami i z ryglem dachowym. Jeżeli sobie tutaj to przerysujemy, to również widzimy, że tutaj mamy do czynienia z konstrukcją ramową. Także tego typu konstrukcje w budownictwie szczególnie będziemy modelować jako ramy. Jako ramy płaskie, jeżeli będziemy to sobie liczyć na płaszczyźnie, bądź też ramy przestrzenne, ale to już wyższa półka zagadnień obliczeniowych. Także mi się wydaje, że z przykładów to chyba tyle. Jeżeli chodzi o ramy, myślę, że czas rozwiązać jakieś przykładowe zadania.